Cześć, jestem Kuba, ci pokażę wam karty flashback w FIFA 21, które każdy chciałby zobaczyć. Standardowo mam dla was wyzwanie, 100 łapek w górę w ciągu godziny od publikacji tego filmu równa się z kolejnym odcinkiem już jutro, a za 200 łapek w górę pojawi się kolejny odcinek z tej serii, a każde 40 łapek pod tym filmem dodatkowy zawodnik w kolejnym odcinku. Nie zapomnijcie wstawić subskrypcji na tym kanale, a teraz nie przedłużam i zapraszam was do oglądania. A pierwszą kartą flashback w tym odcinku jest karta Luisa na niego. Kto z was pamięta tego zawodnika, kiedy grał w Manchester United, dobrze wie, o co chodzi, z tym, że jak najbardziej on zasługuje na kartę podczas właśnie tego eventu, takiego flashback. Grał on wyśmienicie właśnie w United, wtedy jeszcze u boku Ronaldo i Wayne'a Rooney'a. Tworzyli oni bardzo dobry tercet, to chyba były czasy jakoś 2009 rok, jak jeszcze właśnie Cristiano Ronaldo grał w Manchester United, a i tak później jeszcze na nim właśnie grał w tym klubie. I właśnie z tego co pamiętam, on chyba grał do roku 2013, więc jak najbardziej według mnie zasługuje ten Portugalczyk na taką kartę, która będzie wyglądała bardzo dobrze. Wiemy, że liga będzie raczej taka średnia do połączenia, ale dla samego faktu, żeby zawodnik ten dostał właśnie taką kartę, jest jak to najbardziej, to już mówiłem, zasłużone. A czy wy pamiętacie grę tego zawodnika właśnie w United? Napiszcie na dole. I następnym zawodnikiem w tym odcinku jest Ivan Rakitic. Jak wiemy, piłkarz ten w Sevilli, w reprezentacji Chorwacji, czy także w Barcelonie grał bardzo dobrze. I ta właśnie jego karta flashback mogłaby nawiązywać do sezonu w 2018 roku, kiedy właśnie to na mundialu doszedł aż do finału z reprezentacją Chorwacji, gdzie się okazało, że naprawdę Chorwacja jest bardzo porządną reprezentacją i zgarnęli oni serca milionów kibiców, a także w Barcelonie w tamtym sezonie nie poradził sobie jakoś najgorzej. Wiemy, to było wtedy, kiedy odpadli w Lidze Mistrzów z Romą, no ale mniejsza z tym. Według mnie ten piłkarz także jak najbardziej zasługuje na swoją kartę flashback, która nie będzie wyglądała jakoś wyśmienicie, aczkolwiek my uważam, że no, powinien dostać on tą kartę, gdyż no, zrobił on dużo w piłce i wiemy, że on jest już bliżej końca niż jakiegoś innego etapu kariery, więc według mnie jak najbardziej piłkarz ten zasługuje na kartę flashback. I teraz czas na kartę Benteke. Karta ta by bardziej nawiązywała do FIFA 14 niż do jakiegoś sezonu, ale myślę, że każdy gracz, który grał w FIFA 14, jak najbardziej się ze mną zgodzi, że piłkarz ten zasługuje na taką kartę. Wiemy, że to była jedna z najbardziej grywalnych kart właśnie w FIFA 14. Jego główki, to co robił ten piłkarz, to było naprawdę chore. I według mnie właśnie ta karta nawiązywałaby do tamtych czasów, no bo to jest taka, można powiedzieć, ikona tamtej FIFA. No każdy go praktycznie używał, była to dosyć tania karta, a z takimi statystykami jak widzicie teraz, nawet teraz byłaby no użyteczna, nie oszukujmy się. Pomimo tego dryblingu, myślę, że to był taki bardziej napastnik właśnie na główkę, tak dalej, na takie dogranie, niż szybki, zwinny napastnik, ale uważam, że jak najbardziej on zasługuje, no i chyba każdy gra z tamtych czasów przyzna mi teraz rację. I teraz kolejny zawodnik w tym odcinku, a jest to Gareth Bale. Jeżeli teraz ten piłkarz wrócił do Tottenhamu, myślę, że to jest najlepszy moment, żeby właśnie dać mu także jego kartę flashback. Wiemy, z roku na rok ta karta zalicza coraz większe downgrade'y i myślę, że taka karta, która upamiętni no, na przykład, nie wiem, sezon 2012-13, jeszcze przed jego przenosinami do Realu Madryt, kiedy był to jeden z najlepszych młodych skrzydłowik na świecie oraz zawodnik, który miał mieć świetną karierę. Czy miał z jednej strony tak, a z drugiej mógł on jeszcze więcej osiągnąć, ale wiemy, kontuzje, zatargi z zarządem Realu Madryt i tak dalej, no troszkę pokrzyżowały jego plany. I co? No i myślę, że taka karta, która by nawiązywała do tamtych czasów na właśnie na lewym skrzydle z takimi statystykami, jak widzicie na tej karcie, wyglądałaby bardzo ciekawie. No i czy byłaby ona lepsza od jego obecnej karty? Myślę, że no w pewnym stopniu tak, bo byłaby ona o wiele szybsza, miałaby ona na pewno lepszy dribbling, gorsze strzały niż na ten moment, ale uważam, że ta karta wyglądałaby także bardzo dobrze i także uważam, że tutaj byłyby cztery gwiazdki słabszej nogi oraz sztuczek w przypadku tego zawodnika. No i to jest kolejny zawodnik, który jak uleł pasuje właśnie do tych kart flashback i myślę, że każdy z was chciałby taką kartę zobaczyć, a tym bardziej ją mieć w swoim klubie. I ostatnim piłkarzem w tym odcinku jest Zlatan Ibrahimović. Także uważam, że ten piłkarz zasługuje na swoją kartę flashback, a taka karta, jaką widzicie teraz, mogłaby nawiązywać na przykład do 2014 roku, kiedy to piłkarz ten został wybrany do najlepszej jedenastki na świecie, dostał swoją kartę Team of the Year oraz wtedy grając w Paris Saint-Germain zaliczał bardzo dobre mecze, także się cały czas dobrze prezentował, no i na tamte czasy był to według mnie jeden z najlepszych, jak i najlepszy napastnik na świecie i może to chyba śmiało powiedzieć. No chyba wszyscy pamiętamy m.in. z FIFA 19 kartę flashback Ibrahimovicia, jak ona była grywalna, to chyba każdy, kto grał w tą grę, mi to przyzna.
Dużo osób wprowadzało go z ławki do swojego składu i robił on naprawdę różnicę i myślę, że tym razem byłoby tak samo. Jego dribbling by na pewno poszedł do góry, pace tym bardziej i sami zobaczcie tą kartę, według mnie wygląda ona bardzo grywalnie. Jak to mówiłem, był to ostatni zawodnik w tym odcinku. Więc ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Pamiętajcie, za 200 łapek w górę pojawi się kolejny odcinek z tej serii, a każdy 40 łapek w górę dodatkowy zawodnik w kolejnym odcinku, a teraz nie przedłużam. Dziękuję wam za oglądanie, cześć! Yeah, she's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket.